Damianie, zanim powiemy, o czym będzie tak naprawdę dzisiejszy program, chciałabym, abyś spośród tych liter ułożył jedno słowo, które odpowiada na pytanie, czym jest dla Ciebie Twoja pasja. Ale jeszcze nie zdradzimy, o jakiej pasji mowa. Zapraszam, okay. Proszę bardzo. A, widzę, że ży, czyli jednak język polski wybrałeś. Tak. Pomimo, że tym, którym się posługujesz na co dzień, jest nieco innym językiem. Twoja pasja to dla Ciebie Twoje... Całe życie. Twoje całe życie, któremu tej pasji podporządkujesz wszystko. Tak, i poświęcam cały mój tak naprawdę czas. Od rana do wieczora. Od rana do wieczora. Jest to moja praca, moje hobby, także na co dzień tylko tym się zajmuję. Kiedyś miałam okazję wyjechać właśnie do Stanów i być tam około 4 lat. Tak mi się wydaje. Po tych 4 latach strasznie mocno zatęskniłam za krajem, za rodziną, za tym wszystkim, co mnie otaczało, za jedzeniem, za atmosferą, za tradycją, za obyczajami. I postanowiłam, nie, mam już dość, finito, wracam. Ty dzisiaj też wróciłeś do swojej ojczyzny po iluletnim pobycie w Anglii? Przebywam w Anglii 6 rok. Natomiast wracam tak raz do roku w odwiedziny. Natomiast dzisiejsza wizyta to jest moja praca również. Przyjechałem uczyć i dzielić się tą pasją z innymi ludźmi. Nie tęsknisz tak naprawdę tutaj do naszego kraju? Żeby na stałe już powrócić i nie masz już tak naprawdę dość tej inności? Ja jestem inny i kocham inność, bo inność jest piękna. Także... Szczerze, nie tęsknię za Polską. Dlaczego? Dlatego, że mam kontakt z rodziną na bieżąco. Rozmawiamy przez internet, rozmawiamy przez Skype'a, także kontakt z rodziną jest. Widujemy się minimum raz do roku, czy to ja odwiedzam rodziców, czy rodzice odwiedzają mnie. I wszystko, co potrzebuję, nawet polskie jedzenie, mamy polskie sklepy tam. Manchester, tak, w samym centrum? Mamy polskie sklepy, polskie restauracje, także tej kultury polskiej... Mała Polandia. Jest, tak. Język polski jest tak naprawdę drugim językiem w Anglii. I mam naprawdę bardzo dużo kontaktów z tą polkowską. Ciekawe, co powiedziałeś, to jest drugi język w Anglii. Tak, jest. Tak bardzo wiele nas tam jest. Bardzo dużo. Duża reprezentacja. A co Ciebie tak naprawdę tam pociągło? Bo z reguły, gdy mówimy, a Polak za granicą, to na pewno pojechał, bo chce być na przykład, nie wiem, chce zarobić więcej pieniędzy i jest budowlańcem. Albo, nie wiem, pracuje w piekarni, albo jakaś pani, bo sprząta. Czyli jedziemy tam z reguły zarobkowo, za pieniądzem, tak. Za kapuchą. A Ciebie co tak porwało? Co mnie porwało? Myślę, że pierwszą, najważniejszą rzeczą to była właśnie ta inność, że nie potrzebuję mieć tych dwóch twarzy tak naprawdę i mogę żyć własnym życiem, mogę pokazywać, czym się zajmuję, a nie trzeba tego ukrywać. No to zdradźmy, tak? W końcu, że widzą, czym się zajmujesz. Jestem pole dancerem, także tańczę na rurce, wykonuję akrobację na drążku pionowym. Pole dancerem. Mężczyzna. Mężczyzna pole dancer. Jak jesteś przyjmowany tutaj zatem w Polsce z tego tytułu? Jest to troszkę dziwne dla ludzi. Miałem sytuację, odwiedzaliśmy Białystok parę dni temu. Wystawiliśmy rurkę na plaży i oczywiście nie obyło się od jakichś głupkowatych komentarzy. Widzów, czyli polska tolerancja nie do końca jest, w tym aspekcie. I to był też jeden główny powód, dlaczego wyjechałem za granicę. Żeby nie walczyć z tym i po prostu mówię, no nie przejmować się, co ludzie mogą o tobie powiedzieć. A tylko... jak jest tam? Jak jest w Manchester? Jak jest w Manchester, jak uczysz jest w Anglii? Uczysz innych mężczyzn? Uczę. Swojego czasu prowadziłem klasę tylko dla mężczyzn. Była to najlepsza klasa, jaka mi się przytrafiła. Dlatego, że panowie nie boją się różnych dziwnych rzeczy. Nie tutaj boją. Miałam do czynienia, może chyba raz na jednych zajęciach widziałam mężczyznę na zajęciach pole dance. Jest naprawdę bardzo mało. Jednak się wstydzą. Wstydzą się, plus jak się zaczęła moja przygoda. Chciałem tańczyć od dziecka na róże, dlatego że kiedyś rodzice... A właśnie na róże? Tak, rodzice zabrali nas do cyrku i kiedyś w cyrku ujrzałem akrobatów jakichś skaczących po rurach i pojawił się wtedy pomysł, kurde, ja bym chciał potańczyć na róże, chciałbym tak robić takie rzeczy. Natomiast wtedy, w tamtych czasach, no wiadomo, nie było to tak ogólnodostępne, nie było tylu szkół, a poza tym kojarzyło się to tylko, wiadomo, ze striptizem i z erotyką. Później wyjechałem za tą granicę i nigdy jakoś ten pomysł odszedł na drugi etap i kiedyś koleżanka z pracy mówi, nie chciałbyś iść ze mną na kurs tańca na róże? I znowu ten pomysł się tak obudził. Ja mówię, wiesz, że to było moje marzenie od dziecka. No i tak od pierwszej... Ile miałeś wtedy lat? Myślę, że 12, 10, 12. Mhm. I jak poszedłem na te pierwsze... A jak poszedłeś na pierwsze zajęcia? No to od razu poczułem, że to jest I to, ile miałeś będę... wtedy lat? Wtedy miałem 22.
No, to można powiedzieć, że dość późno Dość zacząłeś, późno, jak na tak. tancerza, ale Tak. mimo to wiele sukcesów osiągnąłeś. Mam dużo sukcesów i mam nadzieję, że będę miał jeszcze więcej w przyszłości. Ostatnia kontuzja doprowadziła do tego, że musiałem przestać na jakiś czas Ćwiczyć. ćwiczyć. Natomiast teraz wracam do formy i mam jakieś tam plany, mam marzenia, które chciałbym realizować dalej, jeżeli chodzi o pole dance. Także na pewno będę się rozwijał i szedł do I szedł przodu, a dalej, do nie przodu. wracał. Co uważasz za swój największy sukces? Największy sukces to, że wyjechałem do obcego kraju bez języka i tak naprawdę odnalazłem się tam, znalazłem ten sukces i zrobiłem ten sukces, tak? Prowadzę własny biznes, prowadzę własną szkołę w Manchester i że mogę dzielić się tą pasją z innymi ludźmi w miejscu, którym ja sam stworzyłem. Czyli pojadę. W momencie wyjechania do Wielkiej Brytanii, ty nie wiedziałeś, że założysz swój własny Nie, jeszcze biznes. absolutnie nic. Wyjeżdżając do Wielkiej Brytanii, jechałem z nastawieniem, że gdzieś znajdę jakąś pracę. Jakąś. Jakąś, tak. Także to zaczynało się od fabryk, gdzie stałem na linii No właśnie. produkcyjnej Od i czego? sypałem serem na lasagne na przykład. Poprzez hotele, restauracje, Burger Kingi, aż Ale wreszcie. czułeś, że to nie było twoje powołanie. Oczywiście. Przez pierwszy rok miałem 9 prac. No nie zatrzymałem nigdzie miejsca, bo tutaj nie odpowiadali mi ludzie, tutaj ktoś próbował narzucać swoje jakieś tam racje. No mam charakterek, także było Nie lubisz być ciężko. pod czyimś. Tak. I później jak Ba. pojawiła się ta rurka i pojawił się po pierwszym występie publicznym, gdzie ktoś mnie zapytał, a gdzie możemy się czegoś takiego nauczyć? Pojawił się pomysł, kurde, fajnie by było Coś zarażać takiego, tych ludzi w coś swoim stworzyć. miejscu i promować ten własny biznes, ten własny wizerunek, a nie pracować dla kogoś. Właśnie się chciałam o ten pierwszy występ zapytać. Pamiętasz te emocje, jakie tobie dopisywały? Czy to były bardziej obawy, stres, czy raczej byłeś pewien samego siebie, że wystąpisz, że tobie się uda i to będzie to? Był, na pewno był wielki stres. Był to nocny klub, także obawiałem się reakcji widzów, jak to będzie, że zobaczą faceta na róże. Natomiast zupełnie była to odwrotność. Ludzie tam skakali z radości, robili sobie z nami zdjęcia, nagrywali wszyscy telefonami. Także zrobiliśmy kawał wielkiej roboty i myślę, że to też mnie tak jakoś podbudowało i zmyśliło, kurde, ludziom się to podoba, także można dalej jechać i dalej pokazywać, co Czyli się pole dance potrafi. to niekoniecznie kluby go-go, ale to tak naprawdę pewnego rodzaju sztuka, która wymaga To wielu jest. karkołomnych ćwiczeń i treningów. Dokładnie, dokładnie. Jest to wielka sztuka. Jest to akrobatyka z gimnastyką i elementami tańca. Ludzie sobie nie zdają sprawy, ile taki pole dancer czy pole dancerka potrzebuje mieć siły fizycznej, ile determinacji w treningi i tego samozaparcia, jeżeli coś chcemy osiągnąć. Mamy mistrzostwa, są zawody, także trzeba naprawdę ciężko i dużo się przygotowywać do tego, tak? To nie jest takie hop-siup, że skakuje na rurę i właśnie jest ta sytuacja z tego Białego Stoku, jak tam panowie się podśmiewali. Ja mówię, zapraszam, proszę. Spróbujcie. Tak, podciągnijcie się chociaż na samych rączkach do góry. No niestety nie było szans, Nie było. także wtedy ja miałem możliwość pośmiania się. Z drugiej Z strony. drugiej Ale strony. dobrze, że tak otwarcie o tym mówisz i jesteś, że tak powiem, otwarty na wszelkie Tak, przejawy nietolerancji dokładnie. z Ja twojej nie strony. boję się odezwać i kocham również rozmawiać z ludźmi, kocham mówić to, co myślę. Także myślę, że z tego też słynę, że mam ten jęzorek, jaki mam i jak coś mi nie pasuje, to wiadomo, Od oczywiście razu. od razu Z grubej działamy, rury. z grubej rury. Najtrudniejszy ruch, jaki uważasz w pole dance, to? Rainbow Marchenko, który będzie dla mnie osiągalny, myślę, że za parę miesięcy. No, rainbow, czyli to taki jakby chyba szpagat Taki odwrócony. fladze, odwrócony szpagat, żeby po przeciwnej ręce złapać przeciwną nogę. Niesamowite. Ile musisz ćwiczyć ogólnie, ile treningu wykonywać, żeby mieć wciąż taką samą moc, gibkość i elastyczność ciała? Dużo. Ja jak zaczynałem trenować pole dance i zakochałem się w tym tak naprawdę, to było po 5-6 godzin dziennie treningów. Także myślę, że to również doprowadziło mnie, że tak w szybkim czasie osiągnąłem tyle, ile osiągnąłem. Natomiast wiadomo, ja nie stoję w miejscu, tylko dalej potrzebujemy się rozwijać, tak? Potrzebujemy iść do przodu. Nie mogę uważać, że jestem najlepszy, że potrafię wszystko, dlatego że jest mnóstwo figur, do których na przykład moje ciało jeszcze nie jest dostosowane, nie ma odpowiedniego na przykład wygięcia czy odpowiedniego rozciągnięcia. Oj, wygięty, co ty jesteś. Wygięty jestem, ale nie tak jeszcze, jakbym chciał, tak? No i mówię, teraz ta kontuzja, która była, również mi ogranicza troszkę ruchy i ten strach, bo w głowie na przykład siedzi ta świadomość, że może że powrócić. coś może się stać i że jest ta śruba w tym kolanie, bo była to kontuzja kolana, także...
A mówią, że sport to zdrowie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, także lepiej mam w tę nadzieję, stronę, niż siedzieć przed telewizorem. Także wróciłem do formy naprawdę w bardzo szybkim czasie. Jestem pół roku po operacji i działam już naprawdę ostro, także moja fizjoterapeutka, jak zobaczyła mnie w szpagacie 4 tygodnie po operacji, mówi, ty jesteś crazy. Mówi, w życiu czegoś takiego nie widziałam, jestem z 20-letnim doświadczeniem i mówi, w życiu bym sobie nie pomyślała, że ktoś 4 tygodnie po operacji może takie rzeczy już robić. To jest robić. Właśnie fenomen sportowca. Dokładnie. Szybka regeneracja i powrót do ćwiczeń. A jeśli chodzi o twojego idola, masz kogoś takiego, na którego spoglądasz? Na przykład codziennie, nie wiem, może oznaczonego masz go na Facebooku i go podglądasz, mówisz, tak, to jest on, chcę być taki jak on, albo jakiś ruch chcę wykonać, czy już nie ma takich dla ciebie? Oczywiście jest bardzo dużo światowych gwiazd, światowych pole dancerów, którzy są naprawdę ludźmi z wielkim doświadczeniem, z wielką pasją. I myślę, że każdy, który coś robi i pokazuje jakiekolwiek ćwiczenia, każdy jest inny z nas, tak? Także każdy jest dla mnie inspiracją. Przed każdymi zajęciami, mówię, siadam przed internetem, przed komputerem i szukam tych inspiracji. Także żeby jednego idola, to może nie mam, ale jest Paru bardzo jest. Dużo ludzi, z których czerpię jakieś inspiracje, jakieś pomysły, co dzisiaj, na dzisiejsze zajęcia, jak mój trening mógłby wyglądać, czego mógłbym się dzisiaj nauczyć. Także mówię, nie jestem alfą i omegą, że ja potrafię już wszystko, jestem w dalszym ciągu na treningach, dalej się uczę i dalej się rozwijam. Są warsztaty, jeżdżę po świecie, uczę się tak naprawdę od lepszych, tak? Na tym też polega nasz ten community pole dance'owy świat, gdzie uczymy się od lepszych i każdy gdzieś tam ma jakieś inne wskazówki, każdy inaczej uczy, każdy ma inny styl. Jeden jest bardziej taneczny, drugi jest bardziej sportowy, akrobatyczny. Także każdy coś tam wniesie z tego pole dancingu, tak? Jesteś idealnym na to przykładem, jak to Polak może wyjechać za granicę i tak naprawdę osiągnąć duży sukces, a nie gdzieś tam na tak zwanym zmywaku Dokładnie. Po prostu pracować. Mhm. Masz wszystko, założyłeś swoją firmę, nawet zostałeś wybrany w moment, jak to się nazywało, Pol w Australii bodajże. Pol chyba. Idol. No właśnie, Pol Idol. International Pol Idol, tak. Czyli sukcesów co nie miara. Masz jakiś na to krótki przepis, na ten sukces, sekret, żeby się nim podzielić? Ciężka praca. Popłaca, tak? Także mam zaparcie, mam wizję, mam własny pomysł na siebie i dążę do jego realizacji. No właśnie, dlatego ja na samo zakończenie muszę też ułożyć jedno słowo, które najbardziej będzie nam pasowało do całego naszego wywiadu. Nie wiem, czy wszystkie tutaj wyrazy znajdę. To będzie to słowo... Jack. Tak, w razie co, to użyjemy ich, dokładnie będzie to słowo inność. Okay. Wydaje mi się, że ono idealnie by się wpasowało tutaj w dzisiejszy wywiad, tylko dlatego, że gdy jesteśmy inni i nie idziemy za tłumem jak te owieczki, a wręcz wydzieramy się z tego tłumu niczym te lwy, to wtedy możemy osiągnąć sukces. Dokładnie. I ty jesteś na to genialnym przykładem. Bardzo tobie dziękuję, Damianie, za przybycie do studia. Dziękuję również.